Chcemy, aby Wałbrzyskiemu Dębowi nadano imię Romek. To dosyć przewrotna akcja i jak mówi sam inicjator, Paweł Ludwiczak, akcja jednoczy ludzi. Mamy już dąb Bartek, może tym razem dąb Romek. Zapytałem mieszkańców, co sądzą na ten temat. Uważa pan, że lepiej, żeby dąb miał jakieś imię, niż pozostał bezimienny? Oczywiście, pewnie, że powinno mieć, tak jak Bartek nasz ma na imię, tak powinno, oczywiście powinno mieć. Na cześć naszego prezydenta, czy raczej z przymrużeniem oka? No na cześć prezydenta, bo go lubię i szanuję. Uważam, że akcja jest bardzo pozytywna, ponieważ dzięki naszemu nowemu włodarzowi wiele się w Wałbrzychu dzieje, wiele się zmieniło i uważam, że jest to taka forma podziękowania panu prezydentowi za to, że postanowił nas nie olać i postanowił kontynuować swoje dzieło, które zaczął i które mu rzeczywiście wychodzi. Cała ta akcja ma bardzo fajny wydźwięk, że bardzo, bardzo fajnie byłoby nazwać to drzewko Romek. Tyle. Ja w sumie jestem taka sceptyczna. Nie jest obojętne. Nie wiem, co powiedzieć. Nie jestem w ogóle też stąd. Nie widziałem, że jest taka akcja. Ale chyba dobrze, żeby jakiś dąb miał imię. Uważam, że to jest prawidłowe, żeby nazwać dąb. Dlatego, gdyż on będzie tak jakby rozpoznawalny, można powiedzieć. Tam w Polsce, powiedzmy. A Romek też, no... To jest taka nazwa, która też prezydenta może, no jak jest Roman, no to Romek to tak, no pasuje. No myślę, że to fajna taka inicjatywa, no myślę, że no mógłbym mieć coś na imię. Moim zdaniem może być taka nazwa, skoro mamy prezydenta Romana, to dom też może być na jego cześć. Nie jestem z Wałbrzycha. No ja jestem, ale w sumie nawet nie wiem, jaki budynek chodzi. O dom. A dom? Dom przy wieście do Wałbrzycha. Imię Romek. Mi się w sumie podoba. Uważasz, że to na cześć prezydenta, a może jednak nie? To na pewno troszeczkę jest powiązane. No mi się na razie podoba ta nazwa. Uważam, że jest to dobry pomysł, ponieważ słynny dąb w Polsce miał imię Bartek. Wiem, że ten dąb, który zostanie posadzony, czy już jest posadzony na wjeździe do Wałbrzycha, będzie naszą wizytówką, a uważam, że nasz prezydent w czasie, którym teraz rządzi, dużo uczynił dla miasta, więc też była to jakaś pewnego rodzaju pamiątka na dłuższy okres czasu, także uważam, że jest to dobry pomysł.